Bardzia to skalne miasto usytuowane na zboczu góry Eruszeli. Zaczęto je budować w 1184 roku za panowania króla Jerzego III, a ukończono w okresie rządów jego córki królowej Tamar w 1213 roku. Cały kompleks położony jest nad rzeką Tkwari. Na 13 kondygnacjach było tu 3000 pomieszczeń, klasztor, sala tronowa, szkoła, szpital, spichlerze i winiarnie. Miasto miało rozbudowany system nawadniania dzięki poprowadzonym wewnątrz rynnom. Jedyny dostęp zapewniało kilka dobrze ukrytych tuneli. Trzęsienie ziemi w 1293 roku spowodowało osunięcie się naruszonej warstwy skał, zniszczyło około 2/3 miasta, odkrywając jego komnaty oraz niszcząc kompletnie system zaopatrzenia w wodę. Dzieła zniszczenia dopełnili w 1551 roku Persowie, którzy najechali miasto i zrabowali wszystko, co cenne. Część mnichów została zabita, część uciekła, pozostawiając monastyr i Bardzię opuszczoną. Klasztorna część miasta. Rodzaj refektarza. Pod ścianą miejsce do siedzenia, a naprzeciw miejsce na położenie posiłku. Wykuta w skale klasztorna cerkiew. Z lewej strony na fresku królowa Tamar. W latach 70. XX wieku do Bardzi powrócili mnisi. Zajmują oni niewielką część ocalałego kompleksu. Fronton monastyru. Pochodzenie nazwy miasta wyjaśnia następująca legenda. Orszak królewski podróżował do Mcchety. W orszaku była też kilkuletnia Tamar, przyszła królowa, która towarzyszyła swemu wujowi, królowi Gruzji. Podczas jednego z postojów dziewczynka zagubiła się wśród skał. Kiedy zmartwiony wuj głośno ją wołał, w końcu usłyszał Bardzia, co oznacza jestem wujku. Bardzię opuszczamy jednym z tuneli prowadzących do miasta.